Pan Adam Wojczakowski. Najprostsza zapowiedź, najprostsze przedstawienie pana to by było po prostu motocyklista. Ale to nie koniec, bo to niezwykły motocyklista. Motocyklista, który miał w sobie tyle energii, tyle zapału, tyle siły, że potrafił po poważnym wypadku, w którym stracił rękę, siąść znowu na motocykl. Jaka była pana historia? Więc moja historia była taka, że motocyklem jeździłem już od początku lat 2000 i nadszedł dzień 27 maja 2011 roku, kiedy rano jechałem do pracy, zresztą jak wielokrotnie. Stanąłem na światłach, zrobiło się zielone, ruszyłem na zielonym świetle, dogoniłem dwa ostatnie samochody z poprzedniego cyklu. To był łuk, dokładnie połączenie ulicy Marsa z trasą siekierkowską. I na tym łuku jechały dwa samochody. Zobaczyłem, że te samochody jadą blisko siebie, jak gdyby bokiem, więc postanowiłem ten jeden z tych samochodów, to był Mercedes bodajże, wyprzedzić z lewej strony. Teoretycznie tak się nie robi, no ale mówię, wtedy podjąłem taką decyzję, by była brzemienna w skutkach, potem się okaże. I w momencie, kiedy ten samochód zacząłem wyprzedzać, kierowca tego samochodu skręcił bardziej w lewo. Czyli z szerokości, jaką miałem spokojnie, mogłem się tam zmieścić, no zostało mi bardzo niewiele. Odruch taki, żeby nie uderzyć w samochód i w żadną przeszkodę. Hamowanie. No motocykl potężny miał hamulce, więc zahamował, wyprostował się, bo ja byłem lekko pochylony w tym łuku. Wyprostował się. Pojechał prosto, uderzyłem w krawężnik, w wiadukcie są barierki, no i uderzyłem w tę barierkę. Do dziś nie pamiętam samego momentu uderzenia, wiem, że kierownica się wgięła 90 stopni do góry i dalej, jak się ocknąłem, leżałem już na środku drogi, motocykl zjechał oczywiście na sam dół tam wiaduktu, a ja leżałem sobie i wtedy nie czułem, no bo adrenalina, pewnie inne rzeczy. Okazało się, że ze stawu łokciowego, że tak powiem, wyrwało mi rękę. Samochody się oczywiście zatrzymały. Zatrzymał się ten kierowca, który wykonał ten manewr. Zatrzymał się samochód jadący obok. Wszystkie inne samochody, mówię, to był piątek wtedy. Podobno jeden z cieplejszych dni w maju. Więc ludzie rano też jechali do pracy. Zrobił się ogromny korek. W samochodzie, bodajże chyba to było Renault, z tego co pamiętam, wyszło dwóch chłopaków, zaczęło udzielać mi pomocy. W tym momencie nadjechał też motocyklista, jak się później okazało Kamil, który w dosyć profesjonalny, wojskowy sposób udzielił mi pomocy, czyli ściągnął pasek, zawinął mi na ręku, no i to myślę, że uratowało mi życie. Bo serce jest blisko, tutaj z każdą sekundą robi skurcz, czyli pompuje nam krew, a z tej wyrwanej mojej kończyny leciała krew. Nawet jest takie zdjęcie, tam potem widziałem w dokumentach policyjnych, jak taka stróżka tam już spływała na dół. No, wezwano karetkę pogotowia, karetka jechała 22 minuty, więc gdybym sobie tam poleżał 22 minuty, to pewnie tylko mogliby czarny worek użyć. Ale przyjechała, był korek, no to przez ten korek musiała się jakoś tam przebić, no rozumiem, że dlatego tak długo jechała. Zabrali mnie do szpitala na Szaserów, zrobili operację. Jak obudziłem się po operacji, patrzę, lewa ręka zabandażowana, no został tak zwany kikut, wtedy nie wiedziałem, jak to się nazywa dzisiaj. No kikut, była już żona. No, okazało się, że pamiętałem, że miałem wypadek, ale no, nie mam ręki. I co pan wtedy pomyślał? Jaka była pierwsza myśl? Pierwsza myśl? Na pewno zmieni się moje życie. Bo do tej pory miałem pracę, w której no, jak większość ludzi, mu trzeba używać dwóch rąk. Tutaj nie ma ręki, no i co dalej? No ale myślę, że wtedy działały jeszcze leki i przez 2-3 dni, no tak się człowiek nad tym nie zastanawia. Dopiero po tych kilku dniach tak. Przyszło intensywne myślenie. W kilku dniach zastanawiamy się, co będziemy robili dalej. Wiedziałem, że na pewno, że to i do dzisiaj sądzę, że to nie była moja wina, bo gdyby mi kierowca tego samochodu nie zajechał drogi, to myślę, że minęlibyśmy się. Tutaj byśmy się nie spotkali, ja z panem się nie spotkałem. I moje życie pewnie by się, no nie zmieniłoby się na pewno.
Dzisiaj się zmieniło, wtedy w maju 27 maja 2011 roku zmieniło się gwałtownie. No i trzeba sobie wymyśleć jakąś nową drogę. Widziałem na pewno, tak jak powiedziałem, że to nie była moja wina, więc będę jeździć motocyklem. Tylko pytanie teraz, jak? Na szoserów... A dlaczego była taka decyzja? To jest jakiś upór, czy przekonanie samego siebie, że jestem silny, że potrafię, czy jakaś miłość do jazdy na motocyklu? To znaczy miłość może też, ale też jakiś taki upór wewnętrzny, że dlaczego jeździłem do tej pory i nagle co? No, nie mam ręki, owszem, no nie mam, ale może jest jakiś sposób na to, żeby to zastąpić tą rękę. Nie było takiego momentu zawahania? Nie. Nie, nawet miałem taką śmieszną sytuację, bo jak jeździłem do pani, która likwidowała szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym, pewnego dnia, to znaczy to już oprócz tego, że straciłem rękę, miałem złamaną prawą rękę i strzaskaną piętę na 8 kawałków. Dzisiaj tam mnóstwo śrub, jakichś innych rzeczy, więc jak przez lotnisko, przez bramki przychodzę, to dzwonię w każdym bądź razie. I przyjechałem do niej po jakimś czasie, oczywiście myślę, że to było z jakieś pół roku, w kurce motocyklowej. I ona mówi, panie Adamie, pan przyjechał motocyklem? Ja mówię, nie, ale ja kiedyś przyjadę. Pani pokaże, że można. No więc to tak, to samo zresztą powiedziałem doktorowi Mateuszowi, którego pozdrawiam, że no za rok, może z dłużej przyjadę i pokażę, jakim miałem motocykl i jakim jeździłem motocyklem. On nie wierzył i to się wydarzyło. Rok, no właśnie, chyba po jakim czasie miesiące. Pan wsiadł na motocykl? Ja na motocykl wsiadłem, myślę, że jakieś półtora roku po wypadku. Wymyśliłem sobie, jak jeździć motocyklem bez ręki, no bo wiadomo, że jest potrzebna jakaś proteza. Są super protezy, robi taka amerykańska firma Touch Bionics, ale to kosztuje dzisiaj, myślę, że przeliczając, to jest jakieś 400 tysięcy złotych. I ta proteza to dalej nie jest nasza ręka, tak? Ona ma silniczki, czujniki i no, nie działa tak szybko, jak my sobie pomyślimy, że chcemy podnieść na przykład butelkę i wlać wodę albo coś. To tak nie działa. To tam muszą zajść procesy, jakiś trzeba napiąć mięsień, żeby ten proces uruchomić. Silniczek musi zadziałać, jakiś czujnik. To wszystko trwa. Więc jak się dowiedziałem, że ta proteza nie będzie taka, że ona będzie mi wciskała sprzęgło, bo w lewym ręku motocyklu mamy sprzęgło. Nie będzie działała jak ręka, dokładnie. No więc mówię, no to trzeba jakiś inny sposób wymyśleć. No więc mówię, mam jedną rękę, no to trzeba się nauczyć obsługiwać ten motocykl jedną ręką. Czyli muszę mieć w prawym ręku, muszę mieć klamkę od sprzęgła, od hamulca i manetkę gazu, która ma taki ruch obrotowy. Moi koledzy, którzy prowadzą warsztat motocyklowy, zadzwoniłem do Piotrka, mówię, Piotrek, pomyślałbyś coś, no bo trzeba to jakoś tam myśleć. No co ty zwariowałeś, przecież nie będziesz jeździł. Ja mówię, będę jeździł, to jest taki jakiś mój cel i zrobię pewnie wszystko, żeby ty jeździć motocyklem. No po jakichś takich naszych rozmowach wstępnych wymyśliłem sobie, żeby najpierw nauczyć się trzymać równowagę, zacząłem jeździć rowerem. Rowerem po podwórku robiłem sobie takie kółeczka, jedno, drugie, trzecie i rowerem już mi bardzo dobrze szło. Więc mówię, jak dostanę jeszcze, kupię protezę, no to na tej protezie będę mógł się również oprzeć, na tej kierownicy. No protezy są w tej chwili myślę, że lepsze już. Ja mam do dzisiaj tą pierwszą, którą zakupiłem. Ona mi daje radę rzeczywiście do takich moich celów jest... odpowiednia, bo jest najzwykła, najprostsza, niewiele się tam może wydarzyć. No i jak już z Piotrkiem, z moim mechanikiem wymyśliliśmy, jak to ma być, więc przyjechał, zabrał mój motocykl, kupiliśmy części, żeby to przerobić, no i Piotrek to przerobił. I pan wsiadł. Tak, najpierw on miał jechać do niego do serwisu, zobaczyć, jak to wygląda. Mówi, ja ci przywiozę ten motocykl. Ja mówię, no jak przywieziesz, mówi, ja i przyjechał, przywiózł mi ten motocykl, mówi do mnie tak, dziwnie to się prowadzi. W sensie, że no on tak, jako inaczej, osoba tak, oczywiście. Inaczej. No ja wsiadłem w garażu, zacząłem ćwiczyć.
No bo to nie ma tak, że człowiek usiądzie i od razu wszystko jest. No, siedziałem. Nie miał pan oporu po wypadku usiąść znowu na motocyklu? Nie. I co ciekawego mogę powiedzieć, że jeszcze ludzie też się mnie pytają, czy na przykład nie boję się jeździć, tak jak kiedyś. Wiadomo, że już nie jeżdżę tak, może brzydko mówiąc, szybko. Nie jeżdżę tak intensywnie i dużo jak kiedyś. Ale nie miałem żadnych oporów, nie wiem. Może ta moja głowa jest jakoś tak skonstruowana, że mówię, no ja ciągle sobie tłumaczę, że to nie była moja wina. Gdyby pewnie była to moja wina... Byłoby większe obciążenie. Byłoby większe obciążenie, pewnie inaczej by to wyglądało. Chociaż przez tyle lat jazdy na motocyklu dziwne rzeczy różne człowiek robił. I myślę, że jak się człowiek tak zastanowi głębiej wstecz, to wtedy, gdybym sobie coś zrobił, to no, bym powiedział rzeczywiście, no głupota. Czasami jak widzimy motocyklistów, pewnie tutaj ludzie, którzy będą oglądali, widzą, że chłopaki jeżdżą na przykład na jednym kole. Robią to ludzie, którzy się tego nauczyli i oni w większości nad tym panują. Więc ktoś mówi, a bo to wariaci, kiedyś nas się nazywało, takie były plakaty, idzie wiosna, będą podroby, czy ktoś coś takiego. Że my jesteśmy jako tacy ludzie, z których można wyjąć pewne części, tak? Bo wiadomo, że jak ktoś straci życie, to teraz jest to czyli technologia organy, medyczna, organy, tak. Do przeszczepów. O, będą organy do przeszczepów. Co jest no niestety nieprawdą, ponieważ organy wewnętrzne przy uderzeniach, przy dużych prędkościach, one ulegają takim przeciążeniom, że tam niewiele z nich zostaje. Więc to tak troszkę przesadzone, że na te organy się nadajemy, no może oczy można wziąć, może tak. Czyli niewiele. Niewiele, tak. Ale wróćmy do pana, do tego momentu, kiedy pan wsiadł po raz pierwszy na motocykl, który no, po tym, to był ten sam... Tak, ja się śmieję, że mój motocykl odniósł mniejsze obrażenie ode mnie, więc tam zostało wymienionych parę części i ten motocykl pewnie będę miał do końca życia, nigdy go nie sprzedam. Wsiadłem może z taką pewną bojaźnią, ale wsiadłem wieczorem. Wieczorem po to, że jest mniejszy ruch na mieście. Nie pamiętam, czy to był piątek, czy sobota, ale zdecydowałem, że będzie to wtedy, kiedy ja się będę czuł w miarę bezpiecznie. Pojechałem. Od razu wyjechał pan na miasto? Tak, od razu wyjechałem na miasto. Wyjechałem zresztą na tą samą trasę, gdzie miałem wypadek. Ja tą barierkę pamiętam do dzisiaj, wiem, w którym to jest miejscu. Moja córka się śmieje, że to jest mój wiadukt. I jak pojechałem i poczułem ten szum wiatru w kasku, nie jeździłem długo, bo jeździłem chyba z 20 minut, wróciłem do domu. Mówię, da się to zrobić. Można. No i tak myślę, że to przekonało mnie, że można. Czy prowadzi pan motocykl z protezą? Tak. Tak, tak z protezą, ponieważ bez protezy motocykl jest ciężki. Mój motocykl waży 260 kg i na tej protezie, jak ją założę, mam możliwość przynajmniej oparcia się tutaj troszkę ramieniem. Mm-hmm. Po drugie, motocykl prowadzi się tak troszkę jak jazda konno, czyli nie trzyma się go kurczowo z kierownicy, tylko... Kolega, który jest bardzo dobrym instruktorem nauki jazdy, mówi, że trzyma się go dosiadem, czyli tak jak konia trzyma się udami. Swobodnie się tak, tak, jedzie. Tak, tak. A kierownica jest tylko po to, żeby mu nadać kierunek. Więc no tak tam naprawdę wystarczy, że założę sobie, zapnę sobie tą protezę. Tutaj prawą ręką wszystkie operacje robię, czyli hamowanie, przyspieszanie, zmiana biegu. I wydaje mi się, że to jest... Idzie mi dosyć nieźle, bo nawet ostatnio jechałem z kolegami w jednym z rajdów, to mówili, że jak ty się kładziesz z zakręty. Ja no tak się kiedyś nauczyłem, tak jeżdżę. Czuje się pan pewnie na motocyklu? Tak samo jak kiedyś, przed wypadkiem? Tak, czuję się pewnie, tylko nigdy nie bałem się na przykład jeździć po deszczu. Teraz... troszkę, może mam pewne obawy jazdy po mokrej nawierzchni, ale nie wynikające z tego, że boję się jak gdyby, tylko wynikające z tego, że jak się przewrócę na tym motocyklu, to nie zawsze będzie osoba, która pomoże mi go podnieść, bo ja dzisiaj sobie nie dam rady podnieść. Mówię, motocykl waży 260 kg, więc jedną ręką ciężko jest podnieść taką masę.
Czy jeździ ktoś z panem? Wozi pan kogoś z tyłu? Czy obawia się pan tego? Nie, jeszcze nie jeździłem, chociaż moja młodsza córka nalega, żeby się przejechać, ale myślę, że to już się pewnie kiedyś wydarzy. Wydarzy się. Czyli właściwie wszystkie lęki, wszystkie obawy pan pokonał. Pokonałem, tak, tak. Mogę taką powiedzieć śmieszną historyjkę, bo to chyba był czwarty dzień, jak leżałem w szpitalu na Szeserów. Po trzeciego dnia moja żona kupiła mi taką gazetę motocyklową. To był tytuł, którego dzisiaj nie ma, Motormania. Ona wychodziła zawsze przed ostatniego dnia miesiąca, więc mówię do żony, idź do kiosku, tam chyba na drugim piętrze jest kiosk, może będzie Motormania. No i żona mi kupiła tą Motormanię. Więc jak przyszedł lekarz na obchód, a ja akurat siedziałem sobie, no, leżąc w szpitalu, ma się nogę w gipsie, rękę w gipsie, lewej ręki nie ma, więc nie ma specjalnie zbyt wielu rzeczy do robienia. Więc ja poprosiłem kolegów, którzy też do mnie oczywiście przyjeżdżali, żeby z tego gipsu, który miałem na ręku, mi troszeczkę tylko nadścieli ten gips. Ja mogłem kciuk wystawić sobie, kciukiem przekręcać kartki. Jak sobie czytałem tą gazetę, przyszedł lekarz na obchód i jak oni zobaczyli, że motocyklista po wypadku, gdzie stracił rękę, ma tam jeszcze inne obrażenia, czyta gazetę motocyklową, to czwartego dnia na obchód przyszło do mnie chyba z 20 lekarzy. Ja leżałem zaraz przy wejściu, przy drzwiach i tak wchodzi jeden lekarz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I oni się w pewnym momencie przestali mieścić w sali. Pytam mojego lekarza prowadzącego, mówię, doktorze, mówię, to jakiś konsultacja, wszyscy patrzą i tak jeszcze wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Ja wiem, że mówię, człowiek tam nieumyty, broda, włosy rozwichrzone. On mówi, to pan nie słyszał nic? Ja wiem, no nie słyszałem nic. No bo gruchnęła wiadomość po szpitalu, że motocyklista bez ręki po wypadku czyta gazetę motocyklową, więc oni przyszli pana zobaczyć jako jakiś taki dziwny obrazek. Okaz prawie. Okaz, tak, tak, okaz. Tak. Jak się pan czuje teraz jako człowiek, no, z jednej strony niepełnosprawny, no bo takie są fakty, a z drugiej strony pełnosprawny, bo żyjący normalnie, jeżdżący motocyklem, który kocha. To znaczy ja, jak pani używa słowa niepełnosprawny, ja tak na początku bardzo nie lubiłem tego słowa. Teraz już się przyzwyczaiłem, bo no wiadomo, no brakuje mi jednej kończyny, jednego z elementów ja naszego ciała. Ja powiedziałam niepełnosprawny, ale pełnosprawny. Tak, 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 tak. Czuję się, że no oczywiście w kilku pewnie rzeczy nie jestem w stanie zrobić. Długo na przykład denerwowałem się, że nie potrafiłem sobie zawiązać butów. Mhm. Wychodząc z domu, no gdzieś czasami zostawałem sam i gdzieś musiałem gdzieś wyjść, więc kupowałem sobie buty takie, że... Bez sznurowadeł. Bez sznurowadeł. Nie było ładnych butów na rzepy, więc... Takie zaciągane teraz, jeden z firm robi takie zaciągane fajne i nauczyłem się tego robić, ale pewnego dnia tak się zdenerwowałem, znaczy, że nie potrafię sobie tych sznurowadeł zawiązać, że mówię, nie, no musi być sposób. No i trwało to chyba z 15 minut i udało mi się zawiązać buty. Dzisiaj buty wiążę jedną ręką. Czyli właściwie słuchając tego, co pan mówi, to człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko, czego chce, tak. Tylko wymaga to od niego uporu, samozaparcia. Tak, jakiejś determinacji konsekwencji. Też. Konsekwencji. Ja śmieję się, że mam, tak sobie tłumaczę, że my mamy w głowie taki centralny komputer. I jak my się zdecydujemy coś zrobić, przedsięwziąć jakiś sposób, to on nam podpowie rozwiązanie, tylko no, mówię, no trzeba tego chcieć. Też czasami ktoś mówi, a bo ja nie mogę rzucić palenia. Ja mówię, człowieku, ty masz to w głowie wszystko. To nie ma czegoś, bo ja już próbowałem 3 razy czy 5 i ciągle muszę palić. Ja mówię, nie ma takiej opcji. Musisz sobie wbić do głowy, że mówisz, tak jak czasami ludzie mówią, że powiedziałem sobie, że od jutra nie palę i nie palę. Tak samo jest tutaj, myślę, że w przypadku i moim, i wielu osób, że jak sobie coś, brzydko mówiąc, wbijemy do głowy, to nie ma od tego odwrotu. Tylko mówię, no tak jak pani powiedziała, upór, chęć, determinacja, i pokazanie, że to jednak jest możliwe. No i przede wszystkim chyba bardzo ważne jest to, żeby nie załamać się, bo to jest ten taki moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że musi sobie zmienić życie.
to jak przyjdzie moment załamania, to jest potem bardzo ciężko wydostać się z tego. Tak. Ale z drugiej strony, no pan jest bardzo silnym człowiekiem psychicznie, a wielu ludzi jest dużo słabszych. Dziękuję bardzo. Na pewno ta siła też pomaga w jakiś sposób. Co mogę powiedzieć? Ta siła pomaga, ale też, no mówię, to wszystko zależy moim zdaniem od centralnego komputera. Jak ktoś mnie czasami pyta, mówi, a jak ci się udało, że ty wsiadłeś na tym motocyklu i jeździsz? Ja mówię, wiesz co, bo ja widziałem, jak leżałem w tym szpitalu 2 tygodnie, mówię, bo po 2 tygodniach uciekłem tym moim lekarzom, już leżałem w domu, ale jak leżałem i się, że tak powiem, próbowałem odzyskać to zdrowie, bo mówię, stracenie zdrowia to jest ułamek sekundy, a potem odzyskanie tego wszystkiego to jest czasochłonne, to zastanawiałem się, co można zrobić. No bo tak, nie masz ręki, zmieniło ci się życie, będziesz musiał zmienić pracę, coś innego robić. I mówię tak, moim zdaniem są 2 sposoby. Albo usiądziesz przed lustrem, weźmiesz butelkę wódki i możesz się zapić pewnie na śmierć, albo będziesz chciał zmienić to życie i pokazać, że jednak można, że pomimo tych niepowodzeń i wypadku i utraty zdrowia, można jednak wrócić do życia i funkcjonować, może nawet, może nie lepiej, ale przynajmniej próbować normalnie. Tak normalnie funkcjonować, dokładnie. Ile pan miał lat, jak stracił pan rękę? 2011, 38. 38. Młody człowiek. No tak. Który musiał zmienić całe swoje życie tak, w jednym momencie. No, mówię, to ułamek sekundy. Ja do dzisiaj nie pamiętam jak gdyby samego momentu uderzenia w barierkę. Pamiętam wszystko, co było przed i po wypadku. Mówię, a siedząc w domu i zdrowiejąc, internet dzisiaj jest skarbnicą wiedzy, naczytałem się, że jest jakaś hipnoza regresowa. Że to ludziom się podobno przypomina tam, że tam w XV wieku byli rycerzami, brali udział w bitwie pod Grunwaldem i jakieś takie inne historie. I to pomaga. I to podobno pomaga. I ja mówię, a to... I znalazłem takiego specjalistę tutaj w Warszawie, który no, ma tam taki gabinet i można tam do niego się udać i on przeprowadza takie seanse. Był pan? Byłem na 3 takich seansach. Nie przypominało mi się nic. Jak rozmawiałem z tym panem doktorem, to on mówi, że pana mózg tak głęboko zaszufladkował sobie te informacje, bo on wszystko pamięta. Tyle tylko, że on nie chce dać jak na razie panu tych informacji, no widocznie coś tam ukrywa przed panem. Ja mówię, no dobrze, ale doktorze, ale to mi się może przypomnieć? Może się przypomnieć za 2 lata, może za 5, a może na przykład za 20 kilka lat. A może się w ogóle nie przypomnieć. Tak. No mózg jest bardzo skomplikowany, jeszcze nieodkryty. Nieodkryty, myślę, że my znamy 2, może 3% pewnie możliwości naszego mózgu. Tak. A czy są takie momenty, że pan zapomina, że nie ma pan ręki? Czy żyje pan normalnie, że w ogóle nie zwraca pan uwagi na to? Mówię, no to minęło już 13 lat od wypadku. Wiesz, traktuję ten mój kikut, brzydko mówiąc, jako normalną rękę, bo nauczyłem się wielu rzeczy, że na przykład mogę sobie zapalać światło, przytrzymywać drzwi, inne historie. I tą rękę, no nasz mózg, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, nie odkryliśmy go, ja ją ciągle czuję. Ona jest tak jakby, no czuję, że nawet czasami mam takie skurcze, jak ona by się sama bezwiednie ściskała. Nie miałem tak naprawdę, bo po utracie kończyny są tak zwane bóle fantomowe. Tak. Ja całe szczęście nie miałem takich bóli. Przez kilka dni miałem te bóle. Tam dostawałem jakieś leki na to, ale nie miałem takich ciągle bóli. Na przykład jak byłem w Konstancinie na rehabilitacji po wypadku, leżał ze mną na sali chłopak, który też był po wypadku motocyklowym. Ja z nim rozmawiałem. I on te bóle miał fantomowe, bardzo duże i jak wstawał rano, nie odzywał się do nikogo i wychodził na salę gimnastyczną, szedł na bieżnię i on próbował ten ból zabiegać. Jak z nim rozmawiałem, to mówił mi, że czujesz taki ból, jak ktoś by ci wciskał tą rękę, której się nie ma, wimadło i jednocześnie opalał ją jakimś palnikiem. Więc to podobno nie do zniesienia, a to siedzi tylko w głowie. Fizycznie nic takiego się przecież nie dzieje. Ja wiem, bo moja przyszywana babka w powstaniu straciła rękę i właśnie miała też takie bóle i to było okropne.
opowiadała, że to były tak silne bóle, że to nie do pokonania. Nie do pokonania, tak. No, on jak wstawał rano, nie odzywał się do nikogo, nic nie mówił, wychodził, to po prostu ten ból zabiegał po prostu nie myśląc o to, bo mówię, no to siedzi w głowie i jak się człowiek on to myśli, no to jest pewnie czuć jeszcze bardziej. Wszystko siedzi w głowie. Tak, wszystko siedzi w głowie. I właściwie nasze życie zależne jest od tego co sobie wymyślimy, tak. Jak wymyślimy, jak będziemy kierować swoje myśli. I to wszystko, mówię, no, może nam głowa przekazać, ale to, mówię, trzeba chcieć, żeby coś takiego nam powiedziała. Jak się zmieniło pana życie przez te kilkanaście lat, przez 13 lat od wypadku? Zmieniło się tak, że ja pracowałem w branży filmowej, zmieniłem jak gdyby charakter mojej pracy i dalej pracuję w branży filmowej. No, dzięki temu, że nie mam ręki, więc jestem łatwy do zapamiętania. Jak się gdzieś z kimś spotkał, no to tak, to wszyscy wiedzą. I też otrzymałem oczywiście po wypadku dużą pomoc ze strony mojego środowiska, znajomych i kolegów, którzy powiedzieli, mówi, no nie mogę... I rodziny. Tak, i rodziny, oczywiście, tak. Rodziny, tak, no to taka śmieszna historia, bo moja córeczka, która wtedy miała 2 lata, mówiła, tata kupi nową rączkę. No bardzo ładnie. No, tata kupi nową rączkę i... Ale dzięki tej pomocy, myślę, że ta pomoc też miała dużo znaczenie, bo to jednak inaczej też człowiek myśli, że nie martwi się takimi problemami życia codziennego, tak? Za co na przykład zrobi zakupy, tak. Za co zrobi opłatę, jakieś inne rzeczy. Także to też na pewno miało znaczenie. Czyli właściwie w tym całym nieszczęściu, tak to nazwijmy, los potraktował pana jednak łaskawie. Tak, ja myślę, że gdzieś może ktoś zauważył tam na górze, że może mam jeszcze drugą szansę, może coś ciekawego mogę jeszcze zrobić, albo no, śmieję się czasami, że ten mój anioł stróż, który wtedy pilnował mnie, nie musiał odwrócić się i zamieszać herbaty, bo pewnie mnie tutaj by nie było. Czyli pilnował pana, tak, i pilnuje, tak, cały, i pilnuje czas. Chyba tak. No bo równie dobrze, nie tylko w rękę pewnie mogłem tam włożyć jakoś w głowę i wtedy no... Nie byłoby co zbierać, brzydko mówiąc. Jeździ pan na rajdy? Jak się pan czuje jako rajdowiec, motocyklista? Że na rajdy... Jak środowisko pana przyjmuje? Bo są to silni, młodzi mężczyźni. Środowisko przyjmuje czasami ze zdziwieniem, bo na przykład niektórzy nie znają, jak jadę w takim środowisku, którzy nie wszyscy mnie znają, więc są na przykład zdziwieni, że zajeżdżamy gdzieś do hotelu czy do jakiegoś zajazdu i po zdjęciu tych wszystkich motocyklowych ciuchów, rzeczy, przychodzę na kolację i się okazuje, że tak jak teraz jestem w krótkiej koszulce i niektórzy są zdziwieni. Jak? Dlaczego? Ale to jak jeździsz? Ja mówię, no jak widzieliście, daję radę. No, więc są zdziwieni, ale no, przyjęty jestem oczywiście życzliwie i bardzo miło. Chcą mi też... pomagać w wielu czynnościach. Ja mówię, jak będę potrzebował pomocy, to ja poproszę. Bo zapięcie kurtki motocyklowej, czy włożenie rękawiczek, kasku, mówię, no to już sobie wyćwiczyłem prawie do perfekcji. Oczywiście nie robię tego tak szybko, jak kiedyś z dwoma rękami, wiadomo, ale jest to do zrobienia i daję radę sobie samemu. Lubi pan jeździć w rajdach? Tak. A co panu to daje? Poczucie takiej wolności. Sprawności dużej. Sprawności, tak. Że to jednak ja sam i dzięki temu, że sobie to tak udało mi się to zrobić, jadę. Wiatr we włosach, to tak się mówi, wiatr we włosach, ale ma się kask, więc bardziej szum wokół tego kasku i poczucie takiej wolności, że no, mogę się zatrzymać w każdej chwili, a jadąc w samochodzie, to jest taka puszka troszkę, tak. Oczywiście możemy otworzyć pewnie okna, szyby i to też nas będzie wiało, ale to jest całkowicie inne poczucie tej wolności, prędkości, jazdy też w grupie, bo na przykład bardzo często ludzie się fajnie zachowują, bo jak idziemy grupą 10-15 motocykli, dzieci do nas machają, pokazują, robią zdjęcia ludzie, więc to jest bardzo miłe. Czuje się pan zauważony, doceniony? Tak, na pewno. Myślę, że każdy człowiek wymaga takiego czasami docenienia i chęci takiego, że ktoś go zauważy, gdzieś coś zobaczy, że coś, brzydko mówiąc, może reprezentuje.
Bardziej kocha pan życie teraz, po tym wypadku? Tak, tak. Na pewno zmieniła mi się jak gdyby kategoryzowanie takich rzeczy, że na przykład nieważne jest, jaki masz telefon. Czy to jest, abstrahując od firmy, lepszy czy gorszy, ale inaczej patrzę na życie oczywiście. Wiele rzeczy zauważam bardziej i doceniam. A są rzeczy, z których pan rezygnuje, mając te swoje doświadczenia? I to tak zupełnie rezygnuje pan od tak, bo uważa pan, że to już niepotrzebne? Chyba nie. Ja przed wypadkiem skakałem również na spadochronie i nurkowałem. Nurkowałem już. Na spadochronie jeszcze nie skakałem, ale myślę, że jest to do zrobienia i to jest taki mój cel, który myślę, że powinno się to udać zrobić. Może w przyszłym roku, może nie, ale za 2, może 3 lata. Jest pan bardzo silnym człowiekiem, godnym podziwu najwyższego i szacunku. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był pan Adam Wojczakowski. Bardzo nam było miło, że pan do nas zawitał. Dziękuję. Dziękuję bardzo.